BJJ Factory to jeden z najlepszych klubów w Polsce, w którym uprawia się brazylijskie jiu-jitsu. Zawodnicy tego klubu praktycznie we wszystkich kategoriach wiekowych z każdych zawodów przywożą medale. Jak sobie chwytacze poradzili w tym trudnym dla sportowców minionym roku, opowie Paweł Bańczyk, trener i zawodnik. Najbardziej zabolało nas chyba to, że nie było wyjazdów z kadry na Mistrzostwa Europy i Świata. To są fajne wycieczki, do których przygotowujemy się od wielu lat. I kilku naszych zawodników już w kadrze wąskiej na tych imprezach bywało, startowało, żeby walczyć o te najwyższe trofea. Te zawody zostały zablokowane w tym roku i mogliśmy się bić tylko na arenie krajowej. W związku z tym wystartowaliśmy na Mistrzostwach Polski Jiu-Jitsu oraz na Mistrzostwach Polski Brazylijskiego Jiu-Jitsu. Wystartowaliśmy również na Mistrzostwach Polski Jiu-Jitsu bez kimon. I z każdej z tych imprez przywieźliśmy bardzo dużo medali. I jest to duży sukces i mimo tego, że czasy są pandemiczne, to wystartowaliśmy w około 20 turniejach w roku 2020 i dzisiaj mamy właśnie podsumowanie tego roku, podczas którego dorośli są promowani na wyższe stopnie. A co trener BJJ Factory uważa za najważniejsze osiągnięcia w 2020 roku? Na wielu tych turniejach wystartowaliśmy całą drużyną i na pewno dużym zaskoczeniem było to, że udawało nam się na tych turniejach zajmować miejsca na podium w klasyfikacji drużynowej, jak na przykład na Pucharze Polish Open czy na Silesian Open, które wygraliśmy. Zanim chwytacze przystąpili do pierwszego w 2021 roku treningu, z rąk najwyższych stopniem trenerów otrzymali pasy odpowiadające ich umiejętnościom. Brązowy przypadł Marcinowi Grygonisowi, a za co go otrzymał? Myślę, że tutaj na pewno po prostu też czas, który poświęciłem na treningi, bo jestem już teraz starszym człowiekiem, już nie jeżdżę na za bardzo zawody, ale kiedyś jeździłem, nawet walczyłem MMA, coś tam wygrywałem, czasem przegrywałem. Marcin jest przykładem, że jiu-jitsu można uprawiać bez względu na wiek. A dlaczego? To jest taki dla mnie sport, że ja, no, jeżeli zdrowie oczywiście pozwoli, to będę całe życie uprawiał, bo jakoś nie wyobrażam sobie życia bez tego sportu. Nie tylko Marcina ciągnie na maty, pani Dorota Grząba też po przerwie wróciła do uprawiania jiu-jitsu, bo jak sama mówi, nie potrafi bez tego żyć. Trenowałam kiedyś jiu-jitsu, no nie da się, zawsze gdzieś tam brakowało tego, żeby wejść na tą matę. Właśnie jak zapisałam dziecko na jiu-jitsu i jechałam na te zawody, to było mi żal, że dziecko w sumie bierze udział w zawodach, a ja nie mogę. Jiu-jitsu to sport walki, ale nie tylko dla podnoszenia swoich umiejętności sportowych uprawia się tę dyscyplinę. Sam ruch, fajni ludzie, emocje, zwłaszcza jeżeli się jedzie z dzieckiem na zawody, to bardzo fajne emocje. Myślę, że to też zbliża tak rodzinnie, zwłaszcza jeżeli z dzieckiem ma się wspólną pasję. No i ogólnie ruch, samo to, że się rozwijam, coś zmieniam w swoim życiu, myślę, że to ma duże znaczenie. Jak można było zobaczyć, jiu-jitsu to sport dla wszystkich. W następnym odcinku opowiemy o sukcesach najmłodszych chwytaczy BJJ Factory.